31 października 1959 roku odbyła się prapremiera spektaklu Smak miodu w reżyserii i ze scenografią Konrada Swinarskiego na podstawie dramatu Shelley Dunaway. W rolach głównych debiutowali Władysław Kowalski jako Jeff i Elżbieta Kępińska jako Joe. Sztuka to opowieść o realiach bezwzględnego życia w angielskiej czynszówce, w świecie, w którym nie ma czułości ani poczucia bezpieczeństwa. Jest za to samotność, zagubienie, bezradność i narkotyki. Ten typ zachodniej literatury był wówczas w Polsce nieznany, a do teatru wprowadził go Zygmunt Hibner. Władysław Kowalski wspomina, że sama tematyka i bohaterowie dramatu łamali ówczesne tabu. Na scenie pojawiła się Helena, starzejąca się prostytutka, jej córka, spodziewająca się dziecka Joe, jednooki sutener i wreszcie młody homoseksualista Jeff. Sztukę wyreżyserował Konrad Swinarski, który wydobył z tekstu obraz brutalnego życia i tęsknoty człowieka za uczuciem, nie ocierając się jednak o naturalizm i sentymentalizm. Tam, gdzie kończyło się słowo, przemawiała orkiestra jazzowa. Muzyka interpretowała kwestie aktorów, nadawała sytuacjom sens uniwersalny i egzystencjalny. Krytycy podkreślali znakomite kreacje aktorskie, wydobywające subtelne odcienie psychologiczne postaci. Elżbieta Kępińska połączyła zaczepność i bezradność Joe, jej brak moralności z bezbronnością wobec samotności, jej gorycz z pogodą młodości. Władysław Kowalski wniósł na scenę ton czystego liryzmu, nadając swojemu bohaterowi miękkości i wdzięku. Zachwycała też przemyślana i uderzająca prostotą środków rola Wandy Stanisławskiej-Lotte. Spektakl wzruszał i skłaniał do przemyśleń. Cieszył się też uznaniem publiczności. Zagrano go aż 124 razy.